Czarownice Świętokrzyskie. Podania przekazują, że w górach Świętokrzyskich od dawna zamieszkiwały czarownice, które różne czary czynić umiały. Poczesne miejsce zajmuje w tych podaniach Łysa Góra, ubarwiona fantastycznymi legendami o sabatach wiedźm, które zlatują się tu na miotłach, unoszących się dzięki tajemniczym i dość zabawnym słowom płot nie płot, słota nie słota, wieś nie wieś, a ty biesie nieś. Czarownice zsyłały na ludzi śmierć i chorobę, marnowały mienie, odbierały mleko krowom, zatruwały trzodę i drób, wywoływały burze, odbierały miłość mężów i kochanków. O północy siadały na miotły, wymawiały słowa zaklęcia i niesione wiatrem przylatywały na umówione polany. Kiedy wichura szalała na świecie, łamiąc drzewa i zrywając strzechy, wiadomo było, że na Łysej Górze wiedźmy wyprawiają wesele. Czarownice zajmowały się również rzucaniem uroku i zbieraniem ziół, które były im potrzebne do odprawiania czarów. Chowały skrętnie znalezione pióra w ronie, kawałki gwoździ, kopyta końskie, sierść bydlęcą i kozie rogi. Do rozmaitych guseł używały podobnie jak owczarze frędzli od kościelnych chorągwi, stół czy ręczników z ołtarzy oraz kawałków świec. Najchętniej jednak posługiwały się chrząstkami ze skrzydeł nietoperzy, na które polowały w noc świętojańską. Dotknięciem widełkami wiedźmy mogły zmienić psa w mysz, a kota w kartofel. Kobiety z okolic, aby poznać trochę rzemiosła czarowania, spotykały się z wiedźmami z łysej góry i łysicy, ponieważ one miały najbliższe z diabłem stosunki i od nich można było nauczyć się tajemnicy rzucania uroków czy dostać specjalne zioła. Ludzie z gór świętokrzyskich uważali, że czarownice mogą woźnice i konia tak omamić, iż pod wpływem czarów nie dojadą do celu. O takich czarach śpiewa się w ludowym Krakowiaku. Cy ja czarowany, cy koniki moje, Nie mogę przejechać bez łagowskie pole. Cy ja czarowany, cy wy cary macie, Nie mogę przejechać, wy mnie wyganiacie. Chrząstki ze skrzydeł nietoperza przydatne były zwłaszcza do rozbudzania w kimś przychylności czy miłości i nosiły ludową nazwę czarowidełek, jak w tym krakowiaku. Nie caruj mnie moja, bo cię będę bijął, będę ja tam tobie cary przypominał. Nie caruj mnie moja tym carowidełkiem, bo cię będę biją z konika siodełkiem. Wiedźmy do swoich guseł używały także rogów jelenia lub ciasta na chleb, do którego wsypywały proszek z różnych trujących ziół utarty. W lasach świętokrzyskich rośnie ziele podobne do mięty, nazywane zielem świętego Jana. Czarownice wędrowały po nie na łysice w noc kupały. Uszczknięty czubek tego ziela ma ponoć moc czarodziejską, dlatego wiedźmy starały się tej nocy, co zapewniało skuteczność czarów, zerwać go jak najwięcej. Czarownicami były nie tylko stare, samotne kobiety, ale również i młode, nieraz zamężne chłopki, ukrywające przed mężami swoje niecne postępki. Zdarzały się ponoć przypadki, że wiedźmami były nawet gospodynie księży. Przed jazdą na miotle nacierały się pod pachami specjalną maścią sporządzaną z jaszczurek i węży, wróblich piórek i żabiego skrzeku, według tajemnych recept. Wyfruwały z komina lub wzbijały się w górę na rozstajnych drogach. Czasem niedokładnie wysmarowana wiedźma spadała na ziemię, wówczas musiała długo wędrować pieszo, aby pokonać drogę, którą w powietrzu szybko by przeleciała. Podobno każda czarownica miała dwa koziołki w oczach. Można było je zobaczyć tylko z bliska. Zaglądając w oczy wiedźmie, nie widziało się odbicia własnej postaci tylko po jednym koziołku w każdej źrenicy. Żeby się nie zdradzić, wiedźmy nigdy nie patrzyły ludziom prosto w oczy minął już bezpowrotnie świat czarownic, wiedźm, odmienic, topielic, diabłów, biesów, czartów, planetników, czyli duchów chmur deszczowych i gradowych, latawców, dzieci bez chrztu zmarłych nocnic, wchodzących przez szpary do domów w porze nocnej, płaczek, niepokojących brzemienne niewiasty i zamieniających dzieci z mur, prześladujących przede wszystkim panny i kawalerów, upiorów, nieboszczyków, którzy mieli dwa duchy, strzygoniów, którzy umierali bez bierzmowania, strzyk, które rodzą się z zębami. Ale czy zupełnie zaginęły?